będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Mariusz Olkiewicz, The Cage PS, znajdujemy się w gościnnych progach restauracji Pizza Pizzaiola, ze mną Piotr Trus, na piątych urodzinach Shocker MMA Solutions. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Dlaczego się przedstawisz? Wszyscy Cię uznają. Ale nie, bo to jest takie, Mariusz Olkiewicz, The Cage PS, to jest tak jak wiesz, tak jak brand, okay. Marek. Ramówka, po prostu wchodzi. Tak. No, za to sponsorzy płacą. Dobra. No tak, ale wiesz, tam jest więcej jakby osób w tej telewizji, ona się musi przypominać, ale nie porównujmy Mariusza do pani Werner, jakby. Kogo? Anna Werner, nie mówię. Piotr, no mówiłeś tutaj ładne rzeczy, miłe rzeczy. Takie starałeś się, ale dobrze, wyszło. A dziękuję. Słuchaj, więc a ty jak tak patrzysz na te 5 lat, to poza tym Carewem, bo to był sukces i Artura, i twój. No. Bo odwracasz losy pojedynku w ostatniej sekundzie trzeciej rundy. To była druga runda? Tak, panie Mariuszu. A może tu faktycznie, już dawno było, to może 5 lat temu. Przerwana walka była w drugiej rundzie. Przerwali, on się poddał. Sary. Faktycznie, mogło tak być, masz rację. Łokcie, bo to pamiętam jak dzisiaj, to była taktyka Roberta Jocza, naszego trenera, bo wtedy z kolei było to po walce Janka z Gustafsonem, gdzie Gustafson naciągał Janka głowę i odpuszczał głowę strzelając łokieć i ja w ten sam sposób Carewa jakby zacząłem obijać, no i Carew nie wytrzymał tej techniki. No nie wytrzymał. Tak. Bardzo widowiskowo jej nie wytrzymał. Więc chciałem zapytać Ciebie o te 5 lat, jak patrzysz to w Twojej opinii. No Barturowi ciężko było tak o tym mówić, wiadomo. Największy sukces Shocker MMA Solutions to jest oczywiście no, wbicie się do takiego słynnego top 3, jeżeli chodzi o menadżerów. No bo jak Dorotę wykluczam z tego grona, ona wiadomo jest przede wszystkim jednoosobowa, bo to ma jednego zawodnika i też średnio bez podjazdu, no bo pasa UFC jeszcze nikt nie zdobył. A kogo bierzesz jeszcze? Paweł Kowalik, Artur Gwóźdź. Okej. Okay. Nie, no to chyba numer jeden. To ja nie wydam się, kto jest numer jeden, tylko wiesz, jakby w ciągu 5 lat dogonił, znaczy on szybciej dogonił, tylko stanął w takim miejscu, w którym jest w topce tych menadżerów. To ciężko jest ocenić tak naprawdę, wiesz. Gwóźdź ma więcej zawodników na pewno, nas jest 21 osób walczących. Największy sukces pytasz, tak? No, myślę, że nie da się takiego jednego sukcesu, bo nie da się tylko o jednej osobie powiedzieć, nie da się tylko powiedzieć o Przybyszu, który zdobywa pas, o Marianie, który zdobywa pas, o tym, że Karolina nagle wchodzi do KSW, teraz pozyskujemy nowych zawodników, którzy tak naprawdę, nie wiem, Kilianczuk stał się szokerowy, już jest w KSW, tak? Igor Michaliczyn. Dokładnie, mamy mnóstwo takich osób, person, które tak naprawdę dzięki temu, że podpisują kontrakt z Arturem, no to otwierają się wrota. Do kariery tak naprawdę, więc tych sukcesów jest bardzo dużo, tak? Ja myślę, że w ogóle ogromnym, największym sukcesem to jest to, że powstała taka grupa i to jest ten największy sukces i to, że ona tak fajnie łączy ludzi, bo to tak jak powiedział Karol tutaj na tym przemówieniu, że oprócz tego, że my jesteśmy grupą menadżerską, która jakby no, udało się zebrać ludzi, to my też jesteśmy przyjaciółmi w pewien sposób, my się wszyscy kumplujemy. Nie wiem, Karolina się przeprowadziła do nowego domu, zaprosiła znajomych, nas, tak, ze swojej grupy menadżerskiej. Nie zrobiliście bałaganu. Narobiliśmy. Ja nie byłem, ale nie mówię. Ale zaprosiła. Zaprosiła. Więc wiesz, to się przyjaźnimy wszyscy, to jest fajne w tej grupie. Słuchają, wstydzę się teraz. No nie byłem, no. Ale mam małe dziecko, nie jak Akob. Kwiatki kupię, jest w porządku. Bo kwiatki kupił. Ja ci chciałem powiedzieć, że w końcu pogódź się w tym, i zrób prawdziwą męską fryzurę. I ty jesteś wyznacznikiem tej prawdziwej męskiej fryzury. Tak? To jest niska linia oporu. Przepraszam cię bardzo. Ja mam udokumentowane zdjęcia. Chodzę na zabiegi. Jest lepiej. Jest lepiej. Pokazywałem ci, powiedziałem, że dla ciebie może też jest nadzieja. Może. Jak zrobisz se tył, zaczeskę do przodu, to może będzie git. No właśnie. No tak to jest właśnie. Shocker MMA Solutions. I przede wszystkim z całym WCA też tak jest. No. Że? Że jaja na wciąż. A, że jaja na wciąż. No, staramy się. Nie no wiesz, jest, ogólnie właśnie mamy... się nie staracie i o to chodzi. No. Mamy dystans w miarę do siebie i myślę, że wszyscy ludzie jakby trzymają się fajnie, są życzliwi, pomagamy sobie. To jest fajne. To jest fajne, że masz tą armię za sobą takich ludzi, na których można zawsze liczyć. Ja też mogę liczyć, wiem, że na przykład na Artura nie tylko w sprawach sportowych, ale i życiowych. Faktycznie znamy się kupę lat, bo siedziałem niemalże z nim w ławce, tak, i w szkole i to się tak wszystko zaczęło.
bo był nieukiem, go wywalili z klasy, na nas przesiedlili i go, to tak, nikomu nie mówcie. Za szyby. Więc sytuacja jest, no jest mnóstwo przyzabawnych sytuacji z Arturem, ale myślę, że ta najważniejsza to jest taka, że faktycznie wziął się do roboty i udało mu się to. Poświęcił w pewien sposób swoją karierę też w telewizji, zaryzykował i za to mu jakby ogromne chwała i gratulacje za to, że tak się odważył, bo to wiesz, jednak wyjście ze strefy komfortu to zawsze jest coś wielkiego zrobić, nie? To tak jak ty byś nagle miał teraz rzucić i zacząć domy budować. No, to tak jak no, nagle miał się zostać menadżerem. No, że gdzieś tam się zaryzykował, była pasja do sportu, trafiłem się ja gdzieś tam na tej drodze, nie, go to pchnęło, no i fajnie, fajnie, że się udało. W takim razie do sportu teraz przejdźmy. Twoja kariera, no wiem, że już jest, macie termin, macie rywala, a kiedy się możemy spodziewać ogłoszenia? Albo kiedy ciebie się możemy spodziewać w klatce, no bo może o ogłoszeniu nie wiesz, no bo to wiadomo, że ACA pewnie. Chciałbym jak najszybciej, aczkolwiek są przesłanki takie, że nie może nie być tak szybko, wiesz. Mam jakieś tam delikatne problemy ze zdrowiem, no i mam nadzieję, że może się to okaże, że nie są aż tak poważne i pozwoli mi to wystartować, ale wychodzę z założenia gdzieś, chyba zmądrzałem trochę, że nie warto wszystkiego rzucać i robić to, że musimy zawalczyć, tylko lepiej porządnie zrobić jedną rzecz z tym zdrowiem, zrobić porządek, żeby potem mieć spokojną głowę i można było się rozwijać. Wiem, że PESEL mnie goni, wiem, że mam jeszcze dużo rzeczy do zrobienia w tym sporcie, bo powiedziałem, że nie odpuszczę, dopóki nie osiągnę, nie zdobędę pasa ACA, ale chyba ta życiowa mądrość teraz, wiesz, kiedy się stajesz tatą, zakładasz rodzinę i to wszystko, chyba troszeczkę lepiej sobie to zacząłem układać w głowie, że warto jeszcze po tym, jak skończę karierę, być na tyle zdrowym i mobilnym i się ruszać, żeby z tym swoim ukochanym synem pójść tą piłkę pograć, a nie potem chodzić jak Terminator, nie? Więc no, mam nadzieję, że mi pozwoli to zawalczyć, ale też no, nie będę tu ściemniał i oszukiwał, że wszystko jest super ekstra. Jest trochę depresyjnie u mnie ostatniego czasu, bo tych kontuzji po prostu od momentu tego złamania oczodołu i twarzy czaszki się kurde jak grzybów po deszczu, bo się wysypują się jedna za drugą, więc gdzieś tam się zbieram, no ale jak odpalę, to ja lubię takie dwuletnie przerwy mieć. No to mi przerwy dobrze robię akurat, nie? Tak. Nie no, głodny jestem walki, chciałbym wystartować, już mi brakuje już do takiego stopnia, że ostatnio jak byłem z Krzysiem Gutowskim na walce, ostatnio, no jakiś czas temu, to robił wagę i tak się strasznie męczył, bo mówiłem, stary, jak ja cię zazdroszczę. Naprawdę. Akurat tego, czego nie lubisz najbardziej, mu zazdrościłeś? Tak. Bo perspektywa się zmienia wtedy, kiedy możesz to robić. I wtedy to się przestaje robić ciężkie już, nie? Już mówię, dobra, stary, już bym wziął tą męczarnię, ale żebym mógł to robić. Nie? I to jest coś, co człowiek dochodzi wtedy, kiedy coś odbiorą, zabiorą ci, to wtedy dopiero dochodzi do ciebie ten bodziec, że mówisz, kurde, tamto to popierdełka. No dobrze. To można było robić, to jest to najfajniejsze. I tego tak naprawdę życzę sobie i życzę wszystkim moim kolegom po fachu, żeby nas zdrowie nie opuszczało, bo jesteśmy tutaj szczęśliwymi ludźmi, kiedy możemy zapierdalać po prostu, nie ma co ukrywać. Tak jest, no nie da się ukryć, tak jak powiedziałeś, także co, no ja życzę przede wszystkim zdrowia, ogłoszenia twojej walki jak najszybciej, no i jak najbliżej też, bo fani też się tęskni trochę za tobą. Wiadomo, że tam różne są napięcia, one teraz troszeczkę też się tam zwiększają, niestety z innych przyczyn, no ale miejmy nadzieję, że to się wszystko wyprostuje. Chociaż choroba, ta pandemia odpuszcza trochę podobno, no, to chociaż tyle dobrego. Dokładnie, tyle dobrego, a pamiętajmy, że jest dużo liberalnych krajów, gdzie można robić galę. Tak. Najwyżej na Dominikanie, albo na Zanzibar. Ale oczywiście życzyłbym sobie, żeby ACA wróciło do Polski, bo to super emocje i super doświadczenie mieć ze sobą znajomych ludzi, którzy kibicują ci i bić się na tak fajnych eventach, jak ACA robi. Zresztą jesteś gdzieś pewnie w top 5, a na pewno w top 10 zawodników, tak zwanych, jak to się mówi, ticket sellerów. No i Albert zdegradował cię trochę ostatnio, musimy pokazać, gdzie jest jego miejsce, bo za chłopaki zamietli, już nie ma Radomia, koniec, sprzedany, cała gala. Nie ma, ja wiem, Ale ja to też wiem, wiesz... Hotele nie zarobią, bo to... Jestem współorganizatorem gali Strife i sytuacja była bardzo jakby podobna, że to jest magia, co tam się dzieje, naprawdę. Powiem wam, że to jest tak, że to jest
nie chciałbym nazywać Radomia małym miastem, tak? Ale to jest magia tych mniejszych miast niż stolica, niż duże miasta, że tam po prostu kibice idą w ciemno za swoimi. To jest super, to jest coś pięknego, naprawdę. Pozytywnie zazdroszczę Albertowi tego, naprawdę, że ma tak, że taka armia ludzi tak mu dobrze życzy, tak chce go wspierać, że no chyba tysiaka biletów sprzedał, że to jest chyba tak, no. Jakaś astronomia w ogóle, to jest, policzcie sobie parę 300 zł, nie? No, a to trzeba zapytać, właśnie muszę, gdzie on jest, powinien tu być, zapytać go o czy procent od tego, bo wiem, że w małych organizacjach jest proces, no to 50% kiedyś. Nie, no ale chyba, nawet może mniejszy. Odkąd jak ja jeszcze byłem w KSW, to normalnie był procent z biletów. Zobaczymy, czy podjedzie. O. Podjedzie, bo dzwoni, wiesz? A, no to zobaczymy, czym podjedzie. Jak maluchem, znaczy tym poluweczkiem. Nie, Mercedes. Aha, nie ma, czyli jest proste. Nie, no. Nie ma jazdy bez gwiazdy, no co ty. Piotrek, to co, Strefe MMA, słyszałem, że na wiosnę. Tak, na wiosnę, no mamy fajnego matchmakera, szykuje się dobre starcia. Nie, fajna inicjatywa, naprawdę, jestem przeszczęśliwy. Teraz też dużo działam, tam wczoraj fajne, burzliwe spotkanie, nowa firma marketingowa, Brand for You. Naprawdę, no robimy na grubo, nie? To, co nam jakby dali, taki feedback ludzie po gali, że naprawdę sprostaliśmy oczekiwaniom, że gala była naprawdę na poziomie organizacyjnie, nie upadliśmy. A do tego, że gala wyszła na plus, pierwsza, którą zrobiliśmy, to w ogóle, wiecie, to jest sukces lepszy niż by, nie wiem, 25 wyszła z wielkim zarobkiem, nie, po prostu. No bo to wiesz, nie, dokładka na pierwszej to jest już... To jest sukces, to prawda. Sukces. Także czekamy, no ja czekam też, aż pojawi się knockout na Krystianie Rosie. 5 sekund, wiecie, jakby to, że to się nie pojawiło w sieci, to spowodowało, że do knockoutu roku nie ciężko było to nominować. My to zgłaszaliśmy to. No, okay. Akurat w knockouty polskie ten rok był bardzo obfity, nie? Bardzo, bardzo obfity, więc wiesz, i było ciężko. Myślę, że jesteśmy zbyt mali, a z kolei Damian jeszcze jest zbyt młodym zawodnikiem, zbyt mało rozpoznawalnym, żeby to nabrało takiego aż wydźwięku, aczkolwiek mało wie o tym, że nie wiem, 2 czy 3 tygodnie później Rosa zdobył... 50 koła zgarnął. Dokładnie, za walki na... A potem jeszcze na Kwałem Sporcie wygrał jeszcze. No, dokładnie, więc jakby to nie jest tak, że nagle Damian dostał chłopaka, który nie potrafi, wręcz przeciwnie, po prostu wyszedł i fantastycznie zawalczył. Mówię, no na jeszcze w tym półroczu robimy drugą galę, tak więc mam nadzieję, że in the cage. Tak, tym razem tak. Super, cieszę się bardzo. Zapraszam już teraz oczywiście, dopełnię wszystkich formalności, będzie pan zadowolony. Tak jest, dziękuję bardzo. Dziękuję.